Dzisiaj, proszę Państwa, podpadła spółdzielnia Sław z brazylijskiej i po prostu nawet nie nagrywałam, ale przecież byłam świadkiem tej rozmowy, jak Mareczek mówił, że jakim prawem zaklejacie sobie, to tak wstępnie, a potem będą chcieli, wiecie Państwo, sobie zamki wymienić i myślą, że mieszkanie na własność. Jakim prawem spółdzielnia Sław z brazylijskiej zaklejacie mieszkanie, no bo jak człowiek umarł, ale że to jest własnościowe, prywatne mieszkanie, no to wara od tego mieszkania, a już ta babka nakłamała, że robiła wywiad środowiskowy i że on mieszkał sam, a to okazuje się, że wcale on nie mieszkał sam i cała sprawa się tu rozwija i są właśnie mieszkańcy, są właśnie świadkowie i ci, którzy tu mieszkają, czyli miejscowi na miejscu, i ci, którzy przychodzili, i koledzy, i koleżanki, i najbliżsi Janka Witka, i wiedzą, że tu była osoba. Janek Witek się bał o tym, proszę Państwa, powiedzieć, przyznać, bo bał się, że zabiorą mu tę rentę, ale on po prostu wykorzystał to, że oni mu pomagali, opłacali, no to 700 zł to chyba nie jest mało miesięcznie za mieszkanie, za światło, za wodę, ale teraz, proszę Państwa, jak on zmarł na zawał serca w szpitalu wojskowym tutaj w Warszawie na Szaserów, jak pojedziecie albo 102 tam ulicą Dwernickiego, albo 520 stąd, co z Bemowa jedzie, no to w tym szpitalu pod okiem żołnierzy, lekarzy, żołnierzy, Janek na drugą noc zmarł na zawał serca. No powiedział ordynator, lekarz powiedział, że mają super aparaturę i że walczyli o jego życie. Ale niestety, pomimo super techniki, no Polska zawsze wycygania tutaj, proszę Państwa, od zachodu super technikę, no i super kamery teraz mają, super sprzęt, te Polaczki nasze, to jak dorwą się do telefonu komórkowego, to się nie mogą od niego odczepić, jak cygany. Także tutaj, proszę Państwa, na Pradze Południe, Uniwersal Wiatraczna, Rondo Wiatraczna, jest bardzo dużo cyganów. Jak Państwo, to nie o to chodzi, tylko trzeba wiedzieć, że są tacy, no. Murzyn jeden, jak Murzyna tu jednego spotkacie, to chyba sukces, no bo tutaj, wiecie Państwo, nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, tu nie jest Anglia, bo tu tych książąt nie ma, tu nie jest Ameryka, nie ma ani jednego Amerykanina. Mormoni uciekli, Mormoni, czyli święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, uciekli do Ameryki, zostawiwszy krawaty, na przykład, powiem, w galerii XX1 na Jana Pawła 36. I tutaj, proszę Państwa, jak Państwo tak sobie się przejdą, może do szpitala na Szaserów, czyli tak prosto, no, i potem w prawo czy w lewo na Dwernickiego, po prawej też jest ulica Dwernickiego, to Państwo zobaczycie, jak ile tutaj pijaków, takich różnych nieciekawych typów, którzy zaczepiają po prostu ludzi. No, ja sama widziałam takiego jednego, który wrzeszczał. Ja mówię, znowu jakiś dziad wrzeszczy, trzeba przejść na drugą stronę, ale oczywiście, że on zaczepił. Wcześniej, przywitawszy się z policją pod sklepem, ja myślałam, że to może jest kierownik sklepu, no ale kierownik sklepu nie będzie tak wrzeszczał, a więc on im podał rękę, oni się odwzajemnili, ale powinni mu zwrócić uwagę, że tak nie wolno się zachowywać na ulicy, nie powinno się wrzeszczeć. Tutaj też proszę w sąsiedniej audycji słuchać o niejakiej Teresce. Halo, cześć, Tereska, Warszawa, Praga Południe, pełno cyganów. I Tereska powiedziała, że ta policja polska głupia, jak to ten Kochanowski powiedział, że Polak to i po szkodzie głupi, no bo jak oni chcieli, ona taka bezdomna, u takiego potwora mieszkała, takiej baby czarnej, nawet nie tyle jako baba cygana, ale baba Rumunka, i chyba ona zmarła. No i ta Tereska kiedyś była legitymowana i ona mówi do tej policji polskiej, ja przepraszam bardzo, jakieś drobne przewinienie, żebym zrobiła, to proszę mnie wylegitymować, ale jak nic nie zrobiłam, to wara dziady ode mnie.